W tym tygodniu ceny na polskich stacjach uległy obniżeniu. Jeśli chodzi o benzynę, tutaj mamy ruch aż o 3 grosze w dół, 5,28 to jest średnia ogólnopolska w tym tygodniu. Jeśli chodzi o olej napędowy, zmiana to 2 grosze, 5 zł i 32 to w tym tygodniu jest poziom obowiązujący. O 2 grosze potaniał nam również autogaz w cenie 2,63 jest obecnie średnio sprzedawany na polskich stacjach. Tutaj należy szczególnie podkreślić, że autogaz był paliwem, w którym te spadki były jak najbardziej uzasadnione, biorąc pod uwagę perspektywę hurtową, ale jednocześnie trzeba podkreślić, że w warunkach, kiedy benzyna dość wolno tanieje, to paliwo nie oddaje tak szybko tych zmian w ruchu, w cenach które dokonały się w cenach hurtowych i tym samym jest zaskoczeniem, że udało się jednak na stacjach zobaczyć obniżki, jeśli chodzi o autogaz. Wydaje się, że w najbliższym czasie ceny paliw nie będą ulegać znaczącym obniżkom. Tutaj te obniżki, które widzimy dzisiaj, dokonały się trochę kosztem marży właścicieli stacji, które wynoszą około 15-20 groszy w zależności od paliwa. Także tutaj, jeżeli chodzi o zmiany w najbliższych dniach, spodziewamy się równie niewielkiego ruchu wynoszącego 1-2 grosze mniej więcej na litrze, jeśli chodzi o paliwa podstawowe. W przypadku autogazu będą one dość mocno związane z tym, jak zachowa się cena benzyny na stacjach.